Witamy w naszej szkole. Tutaj każdy dzień jest dla nas niespodzianką. Zapraszamy na krótki spacer po naszej szkole. Duże korytarze i hol to miejsce naszych koleżeńskich spotkań w czasie przerw. Nad naszym bezpieczeństwem czuwają nauczyciele dyżurujący i szkolny monitoring. Po lekcjach spędzamy czas w świetlicy szkolnej. Oj, dużo się tam dzieje. Szczególnie podczas gry na Xboxie i cymbergaju. Piłkarzyki też mają wzięcie. Często nie chcemy stamtąd wracać do domu. Gwarancją sukcesu na lekcji. Dbamy o dobre relacje. Wesołe tygryski rządzą w nowej klasie. Kolorowej, nowoczesnej, przebojowej. Z najmłodszymi zawsze jest wesoło. Naziemny i podwieszany sprzęt do integracji sensorycznej usprawnia małą i dużą motorykę. A sala doświadczenia świata pobudza wyobraźnię. Atrakcyjne zajęcia prowadzone przez naszą panią terapeutkę w sali sensorycznej ułatwiają dzieciom codzienność. Jakże piękny jest wtedy świat. W zdrowym ciele zdrowy duch. Dbamy o swoją kondycję fizyczną w czasie lekcji WF-u na hali sportowej. Wszak klasy sportowe do czegoś zobowiązują. To jest nasza królowa sportu. Kiedy jest ładna pogoda, przychodzimy tutaj na lekcjach WF-u. Dawaj może w ramach rozgrzewki się przebiegniemy. Czemu nie? Oprócz nauki mamy również miejsce relaksu. Stworzone jest specjalnie dla tych, którzy potrzebują ciszy i spokoju. W szkole dzieci rozwijają swoje uzdolnienia poprzez udział w licznych kołach zainteresowań. Teatralnym, informatycznym, tanecznym, gry na gitarze, językowym, matematycznym, fotograficznym, grupie wokalnej oraz chórze.
W ramach zajęć sportowych w szkole prowadzony jest szkolny klub sportowy, projekt Akademii Siatkówki oraz zajęcia SKS objęte patronatem przez Dolnośląską Federację Sportu. Uczniowie odnoszą sukcesy sportowe na szczeblu nie tylko powiatowym i wojewódzkim, ale też ogólnopolskim. Książki to najlepszy przyjaciel. Takich przyjaciół mamy bez liku w szkolnej bibliotece. Erasmus Plus przybliża nam życie i kulturę innych ludzi. Jak dobrze znać język angielski. Komunikacja to podstawa we współczesnym świecie. Przychodzi nam to łatwiej niż naszym rodzicom. Plac zabaw to prezent od Rady Rodziców. Jest to miejsce, gdzie najmłodsi mogą pożytkować pokłady swojej energii. Nasz plac zabaw jest wyposażony w nowoczesne i bezpieczne urządzenia do zabawy i ćwiczeń. Nauczyciele pracują ciekawymi metodami aktywizującymi, w tym ocenianiem kształtującym. Szkoła bierze udział w programie Całościowy Rozwój Szkoły oraz Szkoła Ucząca. Dlaczego nazywamy to doświadczenie błąkania? Czy ty to znowu? Już się samo odpaliło. Prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z wykorzystaniem metod programowania przy pomocy ozobotów, gier Scott i Go oraz robotów Lego. Prowadzone są zajęcia z patriotyzmu, wartości promowanych przez szkołę imienia Jana Pawła II. Do placówki zapraszani są kombatanci, grupy rekonstrukcyjne, nauczyciele włączają się w szereg akcji organizowanych przez MEN oraz powiat dzierżoniowski. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami oraz organizacjami społecznymi, m.in. Klub Seniora Babie Lato, Sołectwa Gminy Łagiewniki, Straże Pożarne, Parafia w Łagiewnikach, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wołyńskiej w Świątnikach, pracownikami Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, Stowarzyszeniem Ślężanie z Sobótki, Politechniką Wrocławską, Policją, Przedszkolem na Akacjowym Wzgórzu, Bankiem Spółdzielczym w Kobierzycach i z wieloma innymi. W szkole prężnie działa samorząd uczniowski, realizując wiele akcji społecznych, debat uczniowskich, ankiet związanych z potrzebami uczniów, imprez i uroczystości oraz wolontariat szkolny, realizując wiele akcji społecznych, zbiórki funduszy, paczki. Bardzo aktywnie działa Rada Rodziców, pozyskująca we współpracy z nauczycielami środki na doposażenie szkoły. Poza tym rodzice rokrocznie kupują nagrody książkowe dla uczniów oraz nagrody na konkursy przedmiotowe organizowane w szkole. Spotykają się i mają duży wpływ na działalność szkoły. Szkoła realizuje różne programy, pozyskuje certyfikaty, nauczyciele się szkolą, zdobywają nowe umiejętności i uprawnienia specjalistyczne. Posiadamy certyfikaty. Szkoły dbającej o bezpieczeństwo. Bezpiecznej szkoły. Szkoły młodych patriotów. Szkoły z klasą. Szkolnego klubu wolontariatu. Całościowy rozwój szkoły. Szkoły uczącej się. Oraz wiele, wiele innych. Należymy także do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli promujących zdrowie. Powiedz mi, za co lubisz swoją szkołę? Za to, że są nowe, ciekawe konkursy. Za to, że są super. Dużo fajnych zadań domowych i poznajemy dużo liter. Wow, ale super, Piteczka. A ty za co lubisz swoją szkołę? Uwielbiam moją szkołę za to, że jest wspaniała atmosfera. Mam dużo przyjaciół oraz możemy chodzić na tak dodatkowe zajęcia, takie jak kółko matematyczne, taneczne czy może robotyka. Cześć, Szymon. Cześć. A ty za co lubisz swoją szkołę? Za to, że możemy chodzić do klasy sportowej, mam dużo WF-ów, możemy ćwiczyć na
hali gimnastycznej. Chodzimy na stadion olimpijski. Za co lubisz naszą szkołę? Za projekt Erasmus, dzięki któremu uczniowie mogą brać udział w wymianach międzynarodowych, szlifować swój język oraz poznawać kulturę. Zdecydowanie się zgadzam. Hej Natalka! Hej! Za co lubisz swoją szkołę? Za to, że organizowane są projekty, w których mogą brać udział uczniowie, jak i rodzice. To tylko krótka relacja z życiem w naszej szkole. Do zobaczenia!